I jesteśmy z powrotem. Czas na kolejny odcinek kariery Brighton. Przed nami kolejne bardzo ważne mecze. No bo ostatnio, jak sami widzieliście, ta forma. No. Co ja mam powiedzieć? No jest jak jest. Do tego też bardzo ważnym meczem będzie to, co teraz widzicie na ekranie. Jedziemy na St. James's Park, naszym rywalem Newcastle United, które jeszcze bardziej wzmocniło swój zespół dzięki finansom. Tylko niespodzianka, bo na ataku wychodzi Jarrod Bowen, a nie na przykład Callum Wilson albo ktoś inny? No cóż, zobaczmy jak to pójdzie. I jesteśmy już na St. James's Park. Newcastle, Brighton. Mecz o 6 punktów. Najlepsze jest to, że my już pokazaliśmy niejednokrotnie, że w piłkę grać potrafimy. Nie za dobrze, ale potrafimy. Ja bym chciał, żeby dzisiaj też pokazać, że w piłkę potrafimy, tylko już trochę lepiej niż ostatnio. Co? Everton jest na pierwszym miejscu w tabeli. Co wy powiecie? A my przegrywamy z Newcastle. Co wy powiecie? Super, jeszcze Jarrod Bowen, którego kwestionowałem na linii ataku, strzela nam gola. No, Burkhardt. Dobrze. Dobrze, może być odpowiedź! Ale nie, nie ma. Cóż za interwencja. Uff. No... Co ja mogę powiedzieć? Coś tu się zaczyna kleić, ale... Na razie precyzji w tym klejeniu nie ma za bardzo. Teraz jest w końcu ten moment dla Burkharda. Darlow znowu tutaj wychodzi zwycięsko z tego pojedynku. Wiecie co, no, najgorsze w tym meczu jest to, że od momentu, kiedy Newcastle strzeliło gola, to my jesteśmy na ich połowie przez cały czas. A najprawdopodobniej skończy się tak, że oni drugi raz gdzieś pojawi się pod naszym polem karnym. No o. Jestem wieszczem jakimś, czy co? O, teraz jest dobra próba z dystansu, w końcu coś zadziałało. Po dłuższej przerwie, ale wciąż to jest tylko i wyłącznie celny strzał na notę dla bramkarza, a nie na bramkę. O, to byłoby ciekawe, gdyby to do kogoś trafiło. No tutaj był potencjał na Yoga Bonito bardzo duży. Trossard, no potrzebujemy twojego wsparcia w ataku. Jest, przebija się przez ten mur ekipy Newcastle, idzie do końca, wyłoży na pustaczka. Tak, McAllister 1-1, najpewniejsze rozwiązanie. Na pustaczka kontra, ale Trossarda w tym meczu brakowało. No w końcu się pokazał. Trochę tam było szczęścia, bo ruszył, minął rywala, który mógł tę akcję zatrzymać, no ale my na to nie zwracamy uwagi. My też mnóstwo błędów popełniamy, nikt nas z tego nie rozliczy poza nami. O nie. Dobrze, że jest Robert Sanchez, bo byśmy w taki sposób oddali głupią bramkę, że tutaj no... Cały ten wysiłek w ataku byłby zrujnowany totalnym jakimś nieporozumieniem w obronie. No wyjazd, jest świeżo wprowadzony Mitoma, on ma możliwość się rozpędzić naprawdę nieźle. Co też wykorzystujemy, dawaj, biegnij szybciej jeszcze. Jeszcze trochę, czy to będzie rajd jak Usain Bolt po gola? No nie, niestety, ale to byłoby coś fenomenalnego, gdyby jeszcze z tego padła bramka. No i ruszamy. Undaw! Denis, come on! Ajajaj. No ale rozkręcamy się, no w drugiej połowie absolutnie kontynuujemy naszą dominację. Trossard, rozpędzamy się, jest Burkhardt. Undaw! Denis, jest! 84. minuta, Brighton się tutaj nie poddaje do końca, w końcu to daje nam efekt, te sytuacje strzeleckie, które mieliśmy wielokrotnie, no i wejście z ławki Denisa Undawa daje tutaj, zdaje egzamin, proszę Państwa, jest gol na 2-1, no jak długo na to czekaliśmy, żeby nasza dominacja w jakimkolwiek meczu miała przełożenie w taki sposób, a nie tylko jakaś głupia stracona bramka w końcówce i strata nadziei. Soli March centruje, jest Isak, dobrze, Robert Sanchez, kapitalnie, brawo, tak jest, mamy taką samą reakcję. Jest już Karl Darlow obok Roberta Sanchez, ale Robert Sanchez to złapie, tak jest, proszę Państwa.
Jest okazja na bramkę naszego bramkarza. Nie, ma za słaby wykop. Szkoda. Szkoda. To byłaby powtórka z Handanowicza. Ale nie będzie, nie ma znaczenia. Wygrywamy. Jest 2 do 1. Come on. Get in there. Dla rozluźnienia następny mecz to mecz pucharowy 1-8 już Karakano Cup. Bradford, znowu trafiliśmy na zespół z niższej ligi, więc to jest plus. No i znowu ze spokojem tak naprawdę możemy go przesymulować. No, 2 do 1, Undaf i to jest wszystko jasne, proszę Państwa. Undaf kontynuuje swoją dobrą formę i jesteśmy w ćwierćfinale. Także tak powoli, coraz bliżej tego Wembley. No ale tego Wembley tak faktycznie jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. A bardzo blisko jest taki oto mecz. Na The Amex podejmujemy Manchester United, który w pierwszym składzie wystawia Ronaldo, Sancho, Fernandesza i Antonego, czyli najlepsze możliwości ofensywne, jakie mogą wystawić, to wystawiają. Na plus dla nas, że Ronaldo jest zmęczony, Antony i Sancho też całego meczu raczej nie zagrają, dlatego też przetrwajmy tę pierwszą połowę, a w drugiej może coś ciekawego się wydarzy. Ale wiecie, bo ja tak mówię, przetrzymajmy tego Ronaldo, Antonego czy Sancho, no ale to wciąż na horyzoncie jest Martial, jest Rashford, czyli też gracze, którzy w FIFA są dosyć nieźli, nie? No, ale my mamy Burkarda, który już w 5 minucie ruszył i za mocno sobie wypuścił piłkę, super. Burkard, no. Edwards, jest miejsce dla naszego skrzydłowego, Edwards, czy on to zakończy sam? No już tam czaił się McAllister na podanie, ale będzie tak corner. McAllister, dobrze, fantastyczne dośrodkowanie, Trossard próbował. McAllister, kolejna próba dośrodkowania, znowu strzał. Tym razem De Gea spokojnie. Jest Moder, jego pozycja do strzału, słupek. No. No i to jest ten scenariusz, o którym mówiłem z Newcastle, że tam mają sytuację, gdzie realnie one mogły wpłynąć na wynik. No to w końcu coś wpadło. Tutaj, no, moim zdaniem zrobiliśmy wystarczająco, żeby przynajmniej tę jedną bramkę wcisnąć. Ale jak widać, bramki nie ma. Wciąż czegoś brakuje. Liczymy jednak na to, że w drugiej połowie coś się zmieni. 0 do 0 po pierwszej. No ale drugie 45 minut jest o tyle ciekawe, jak mówiłem. Zawodnicy ofensywni United, wydaje mi się, że są max na te 70 minut grania. Potem będzie trzeba coś zmienić. Teraz, ależ błąd United, to musi być wykorzystane, niemożliwe. De Gea wyciąga rękę i broni ten strzał. Dlaczego? Nie, no bez przesady, no jedna akcja, gdzie oni tak poklepali. Wszyscy stali plecami do siebie i tak dostawali piłkę kolejno. I jeszcze Fernandes bez siły strzela gola, jakimś cudem się przemieścił w pole karne. No popatrzcie, plecami. O, odwrót i podanie, no jakim cudem tak można zrobić w polu karnym? Bez asekuracji obrońcy. No ale może wjedziemy w końcu do pustaczka, bo jest dużo miejsca, żeby to zrobić. Chociaż może pójdźmy do końca, bo to nie ma sensu na pustaka iść. No nie jestem z tego jakoś specjalnie zadowolony, bo to powinien być gol na 1 do 0, gol na wagę 3 punktów. A na razie to jest wyrównanie, które kompletnie nam nic nie daje, bo w takim meczu z tyłu okazji też wyrównanie to żadna satysfakcja. Dlatego też nie zamierzam się poddawać. Burkard, jeszcze ruszysz, jeszcze na pełnej, aj. Pole karne. McAllister! Do końca walczymy. McAllister w pole karne. Piłka wróci. Moder, ale nie, sędzia już nic nie pozwoli pograć chyba, co? Tak jest. No tyle dobrego, że jest ten remis back. Byśmy przegrali, tym chyba powiedział, że koniec odcinka, idę sobie wypić kawę czy coś, nie wiem. Cokolwiek. Na całe szczęście kolejny mecz w kalendarzu to starcie z Bournemouth, więc mecz, w którym po prostu musimy wygrywać. My oczywiście dysponujemy najlepszym, co się może nam tutaj
ustawić. Widać, że pierwsi zawodnicy zaczynają rozwijać się zgodnie z potencjałem, co mnie bardzo cieszy, szczególnie, że Mwepu zmierza w kierunku overall 80, Edwards już go ma, Estupinien ma już 81, Gertruida ma już 80, dobrze to wygląda. No to co, jedziemy na Vitality Stadium, 3 punkty koniecznie i kontynuujemy nasz marsz w górę tabeli ligowej. I z tego co wiem, jest to o tyle prestiżowe spotkanie, że to chyba są derby południowej Anglii. Coś mi mówi w tym temacie. Wiecie, ja na angielskim futbolu się trochę znam, ale nie aż tak szczegółowo. Wiem, gdzie tam derby na północy, Londynie i tak dalej. Ale jak to jest między Brighton a Bournemouth, to nie do końca. Szczególnie, że to nie są chyba miasta gdzieś tam specjalnie rywalizujące między sobą, tylko to bardziej pod kątem geografii Premier League, ale... No cóż, jakieś derby mogą być, bo była jakaś cutscenka przed meczem, no więc jak derby, to trzeba po prostu je wygrać, tak? Kibice wtedy to lubią chyba. Wepu ma miejsce na strzał, Wepu, kolejna próba naszego zawodnika, tym razem strzał z dalekiej odległości. Ależ tutaj na początku ciśniemy, idziemy jak po swoje. Znowu będziemy Wepu, znowu ma dużo miejsca. Teraz jednak trochę szybciej zareagowali w obronie rywale. Edwards, McAllister, słupek ratuje Bournemouth, no coraz bliżej tego celu, jakim jest gol na 1-0. Teraz może... Jest Kevin McAllister, kolejna próba. Piłka w polu karnym z najbliższej odległości, też jesteśmy zablokowani. No to już było chyba z 5 szans w 15 minutach. Nie wierzę w to, no. Nie wierzę. Pierwsza ich naprawdę okazja. Jest dużo miejsca. Burkhardt, no, wyrównanie. Czy to będzie to? Tak jest. No tak, już koniec zabawy. Burkhardt bierze się do roboty. Skończyła się zabawa. Tyle sytuacji, co my mieliśmy, to naprawdę trzeba wykorzystywać. Jest 1-1 i jedziemy po kolejne trafienie. I znowu on. Znowu się urwał. Burkhardt, jest 2-1 w 4 minuty, no tak. Skończyło się tutaj marnowanie i zaczęło się normalne granie. 2-1. Brawo, o to chodzi, tak ma być. Jakbyśmy grali tak od początku, to by było 4-0 i byśmy nie gadali o żadnej sytuacji Bournemouth. Moder, dobre przejęcie, ustawił się idealnie Jakub Moder. Mwepu, Trossard, to może być gol numer 3 w tym spotkaniu, tak jest! A to wszystko zaczęte od dobrego ustawienia Jakuba Modera, więc Polak ma duży wkład w, tę akcję, w tę bramkę Leandro Trossarda. Podanie Mwepu, to on zalicza asystę, a Leandro kolejną bramkę w tym sezonie, brawo! Wybijamy piłkę i jeszcze sekundy dosłownie w tym spotkaniu i arbiter po raz ostatni zagwiżdży na Vitality Stadium. Pokonujemy Bournemouth 3-1. Szkoda, że straciliśmy gola, gdyż wydaje mi się, że z przebiegu meczu Bournemouth poza tą jedną akcją nic nie wykombinowało w ataku, a my mogliśmy spokojnie do tych trzech bramek jeszcze ze 3 dołożyć. Ale zwycięstwo jest najważniejsze. 3-1 pokonujemy rywala, no i w tabeli idziemy do góry. A w tej oto tabeli mamy miejsce 9, także jest przyzwoicie do miejsca 7, czyli do West Hamu. Tracimy tylko jeden punkt. Za chwilę, właściwie w następnym odcinku gramy z West Hamem, to jest nasz następny mecz. No, do top 4 jesteśmy 5 punktów za top 4. No ale że Everton ma tylko jedną porażkę w 11 meczach i prowadzi, i to przed Spurs,